Witamy Państwa! Dariusz Szpakowski wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na ligowy spektakl, który zapowiada się naprawdę interesująco. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi pomocnikami. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko ustawionymi bocznymi napastnikami rozciągającymi linię obrony. Pierwsza akcja w tym meczu. Właśnie zaczęli. Wspaniałe podanie, ale szansa. Jest szansa. Brawo! Gol! Spójrzmy na to z innego kąta. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szaleńczy atakuje obrońca. Ma wsparcie partnerów. Piłka w pole karne. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Dobre, dalekie wybicie. I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Wirtuozerskie trafienie z szesnastki. Piłka precyzyjnie umieszczona w lewym dolnym rogu bramki. Daleko wybijają. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Żyro. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ależ wolej! No trafił wprost w bramkarza. Jest dośrodkowanie. Dobre przejęcie, brawo.
Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Piękne podanie. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Będzie szansa na bramkę. Wybijają teraz do przodu. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. Jest okazja! Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Zero. Świetne. Zdecydował się na strzał. Oddalają grę od strefy obronnej. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. A przed nami, drodzy Państwo, druga połowa. Wisła na razie w dobrej dyspozycji. Prowadzi. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Michał Żyro. Fantastycznie klepią. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Dośrodkowanie w pole karne. Ależ walczą o piłkę. Uderzenie w stronę bramki. Uderzenie, piłka w rękach bramkarza. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal.
Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Oddaje piłkę koledze. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Brawo! Gol! Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Znakomicie skierował piłkę tuż pod poprzeczkę. Trochę wyżej nie byłoby bramki. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Dobre dośrodkowanie i co dalej? No i nie udało się. Kiepskie przyjęcie i strata. Spójrzmy na to podanie. Strata piłki. Dograł w pole karne. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. I piłka wybita do przodu. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Będzie rzut rożny. Dobre przejęcie podania w środku pola. Koniec meczu, nie zobaczymy już więcej bramek. Ostateczny wynik 2-0. Piękna wygrana i w dodatku bez straty bramki. Rzeczywiście, obrona i bramkarz stanowili dzisiaj doskonale funkcjonujący organizm. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.